zawsze masz pomidorówkę, to zjedz na kolację. Tylko sobie przygrzej, a nie na zimno, bo sraski dostaniesz. Dobra, dobra. A na jutro kopytka. Ze skwarkami? Ze skwarkami. Wiesz, jakie to niezdrowe? Chcesz zawału dostać jak dziadek i umrzeć? Przecież dziadek wpadł pod szambiarkę. Czyli nie żyje. I nie szambiarkę, tylko wóz asenizacyjny. Tylko żadnych kolegów, papierochów, ani picia w domu. Dobra, mamo. Dobra, ostatnim razem też mówiłeś dobra, a okna zażygane 3 piętra w dół. Wstyd dla całej osiedle. Już mówiłem, że to ci z góry pewnie. Ci z góry, tak. 70-letnia Walasikowa się upiła, słuchała tych waszych hip-hopów na cały głos, a potem żygała przez okno i przeklinała policję. Myślisz, że w to uwierzę? Spróbuj tym razem coś zmalować. Dobra, jadę. Pozdrów babcię. Pojechała? Chata wolna. No to czas na melanż. Nie zazdroszczę sąsiadom. Jak co tydzień na melanżu, grubego na chacie. Łysy pali lolka, młody się ze stołka siera. Przylecą z buboksa, sąsiad dzwoni po pały. HWDP z mlekiem matki wysłałem. Wsiadki chodzą na kwadrat, łysy lolka wyrzuca. Ja to psycki plus puszczam, jednego zarzucam. Gruby paka pokazuje, to się psy wkurwili. Za obrazem policji na 2-4 lat przymknęli. Te śpiewa cały grochów po nocy. No szlak mnie zaraz trafi. Jak nie stary chrapie, to pierdzi. A jak nie pierdzi, to ci z góry dudnią całe noce. Boguś, wstawaj! Boguś! Co? Chrapałem? Czy pryknąłem? A, pryknąłem. A nie, to z gęby. Teresko. Nic na to nie poradzę. Swoje lata mam, więc gęby musi walić. Nie słyszysz, osiole, co się dzieje na górze? No i stówka poszła się, że tak ładnie powiem, jebać. Za zakłócanie ciszy nocnej. No co tak stoicie? Nie skomentujecie, żebyśmy mogli drugą dorzucić za obrazę funkcjonariuszy? Śmiało! Spokojnie, Wojtas! Szkoda hajsu. Wiedziałem. Pozerzy, a nie blokersi. HWDP Straży Miejskiej. Makao! I druga stówka do kompletu. Mariusz, dopisuj. Proszę. Termin płatności 7 dni. Do widzenia. Sorry, ziomeczki sprowokował mnie. Nie szkodzi, należało im się. Ciekawe, kto ich wezwał. Jak to kto? Te mędy, co pode mną mieszkają. Jaki rewanż? Cygański tort na balkonie czy na wycieraczce? Na balkonie! A więc postanowione, Spejson! Wiesz, co masz robić. No to taki kawał. Idą dwa psy ulicą. Jeden mówi: ty patrz, suka! To twoja? Nie, moja ma HPZ-a, nie HPP. Gotowy. O kurna, ale dzik. Dawajcie na balkon! Będą mieli na oczkę, że z ziomeczkami się nie zadziera. Wychyl się i spróbuj tak jebnąć o szybę. Najlepiej, żeby na parapet upadło. No, pomyślą, że to gówno. Co? Dobra, rzucaj. Kurna, zeszło mi, no. No, to się zemściliśmy. O kurna, sorry, Wojtos. Posprzątasz to. Dobra, no. Gołymi łapami. Puszysta brunetka, wiek 30 lat, dyskretnie, 250 zeta godzina. Kurwa, taki pastyc jeszcze każe sobie płacić. Za darmo bym jej nie chciał. No chyba, żebym był zrobiony i zjarany jednocześnie. No przecież jesteś zrobiony i zjarany. No tak. No ale nie jest za darmo. Dobra, lecimy dalej. Blondynka, 50 kilo, 19 lat, 2 stówy za godzinę. No, dzwonim! No nie, tylko centrum. A może to? Cena do uzgodnienia, dojeżdżam grochów. Szkoda, że zdjęcia nie dała. Ile lat też nie napisała. Zapisu to jak siorka Wojtasa, nie? Co ty pierdolisz, Walu? Nic nie wiadomo, tylko tyle, że z Grochowa jest. Zresztą moja siorka nie z takich. Nie z takich, jak to mi proponował Francuza Zara Cefajek. No i co z tego, że proponowała? Gdyby się wcześniej nie schła, to by nie proponowała. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Ile mamy hajsu?
Powinno wystarczyć, dzwonię! Ty kurna, jak na serio to będzie moja siora? To co wtedy? To chyba da zniżkę po znajomości, co? Pojebawcy! Moją siostrę chcesz wyru... Nie, co ja gadam, to nie ona. Na pewno nie ona. O kurwa. Mamo? Ta z mojej siorki się śmiała, tu jego własna matka. Nie zdążyłam na pociąg. Adrian, co to za dureń? Mówiłam żadnych kolegów w domu. I co to, papierochy były palone? No, czekaj. Cześć, przystań, chłopaki. Cennik wygląda tak. Klasyk bez gumki 50, w gumie też jeszcze cenę gumki trzeba doliczyć, a Francuz co łaska. Ja mówię, Spejson, frajer leży, kop go w ryja. A Spejson w życiu. Żebym nowy Adasie zniszczył? Serio? Tak było. Ja patrzę, a Spejson siada na podłodze i ściąga buty. I co? No i zanim rozsznurował, to Lamus się pozbierał i spierdolił. I jeszcze zdążył nam nacharchać do kufli. No to trochę lipa. Widzisz, Spejson, czasami honor jest ważniejszy niż nowe adiki. Honor, kurwa. A co ty myślisz, że takie nowe adiki to z nieba za darmo spadają? A jednak spadają. A co to za zadyma w 509? Kurwa, wysiadaj, bo kurwa, ludzie czekają, ty kurwa! Dawaj kurwa tego buta, frajerze! O, ty kurwa, frajerze, przejebałeś sobie! Dawaj mi tego buta, kurwa! Noż to! Bo kurwa, psy zaraz wezwę, frajerze pierdolny! Dawaj mi kurwa tego buta, bo na psiarnię zadzwonię! Słyszeliście? Dzwonią po psy. A ja trochę na bakier jestem z przeglądem i ubezpieczeniem. I nie mówię tu o AC. Lepiej nie kusić losu, jedziemy. Tęcza sama się nie podpali. Jesteśmy na miejscu. Patrzcie na tą BM-kę. Niezły dzik. Mi stuka. Szerszenie mnie takie numery pod te skot stawiałem. Tak? To poka jak się bokiem lata. Straż miejska stoi. No i co z tego? Tamten go ominął i pojechał. Nawet go nie gonili. Ale nie, Wojtas pewnie nie da rady. Co? Ja nie dam? No dasz? Pewnie, że dam. Sram, nie Spejson? Ej, no to wyjdź na zewnątrz, co? Patrzcie na to. No i co jest? Kurna, trochę za mało mocy. Pa, kurna, minęliśmy straż miejską i nawet na nas nie zwrócili uwagi. Co on tak miga tymi długimi? Pogania cię, bo wleczysz się 10 na godzinę jak baba. Bo na gazie jadę. To przełącz na benzynę. Patrzcie, milionera na benzynie chce jeździć. Kurna, rysiara, przełącz na benzynę, zanim ktoś nas rozpozna, bo wstyd. Zrzucimy się na wachę. Nie, no to trzeba było tak od razu mówić. Spokojnie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Jak zgodnie z planem? Szerszej skazowany! Zaraz mandat mi wpierdolą i to jest zgodnie z planem! Wiem, co robię. Ty tylko zajmij strażników. Co tam się dzieje? W ostatniej chwili warszawska policja poszukuje trzech mężczyzn, którzy dzisiejszej nocy staranowali samochód straży miejskiej patrolujący okolice Placu Zbawiciela, a następnie podpalili słynną już tęczę. W czasie, gdy próbowaliśmy wylegitymować kierowcę, dwóch pozostałych sprawców, korzystając z zamieszania, oddaliło się, no i podpalili. Czy nie dało się zapobiec podpaleniu ewentualnie, czy nie można było ugasić, zanim ogień zajął całą instalację? Panie, a co to ja strażak jestem? Niech se pedały gasą. Ja jestem od zakładania blokad i wypisywania mandatów.
Halo? Widziała może pani kogoś podejrzanego? Tam pobiegli! Dziękuję! Pojechali. No to ten. Dziękowanie. Nie trzeba, chłopcze. Nie? Ja też miałam z milicją na pieńku. HWDP, konfidentom i środkowy palec policji. Elo, elo, nawijał gratis RPG. To było moje Hot Six Team Challenge. Może nie było 16 wersów, nie wiem, nie liczę. Ile było? Niecałe 3. Da mój ziomuś, bilet MPK, pozdro morda. Co? Jakie 3 parów od niej myta? Naucz się liczyć, co najmniej 12. Zwalniam cię, takich 3 dupasów jak ty to mam na pęczki. A to spierdalaj, mam cię w dupie, idę na chatę. Ciekawe, kto ci będzie bity robił. O kurwa. Szymek mordo, no nie wygłupiaj się, no, na żartach się nie znasz. Dobrze nawija, ziomek. No, niezły jest. Ciekawe, co oznacza ta jego ksywa. Gratis LPG. Jak to co? Gratis, że zero komerchy, a LPG? To pewnie jakiś skrót. O wiem, jebać policję gównem. Walutą jest L, a nie J. Lebać policję? Chuj w to, co to za skrót. Ważne, że jest w porze. Ciekawe, czy gra jakieś koncerty. Pewnie, że gra. Na przykład dzisiaj u nas. Ta. Ta? A kurwa. No to co, nic nie mówisz? No mówię właśnie. O, tu pisze. Gratis LPG. Koncert Warszawa, bilety 20 zeta. A faktycznie gratis. Wyprzedane. No to se poszliśmy. No to patera. I chuja pierdolę, skąd masz? Na Allegro wyhaczyłem. Licytowałem jak diabeł. Zacząłem ostrożnie, 50 groszy, ale jakiś lamos mnie przebił i złotówkę przywalił za sztukę. Myślę, ostry zawodnik. 3 sztuki plus przesyłka 4 zeta. Razem 9 blach. Sporo. Ale mówię chuj. Raz się żyje. F5. I 2 sekundy przed końcem aukcji. Jeb! 2 PLN-y za sztukę. Kupiane. Zajebiście. Trzeba było jeszcze frajerowi, co sprzedawał negatywa, wystawić, że na gratisa nie chciał iść. A myślisz, że co zrobiłem? Jeszcze taki komentarz dojebałem, że aż mi konto zablokowali. Dobra, szkoda czasu. Najpierw poprowadzaj do sklepu, a później na gratisa LPG. Jak to skserowane? Czyli że co, nie wejdziemy? O nie, chcę rozmawiać z kierownikiem klubu! Albo jeszcze lepiej, z gratisem! A może z papieżem? Wypierdalać, po popsy zadzwonię, że na podrabiane bilety chcecie wejść! Walu, chodźmy z Psiarskimi, lepiej nie... No, chodźmy! Nie chciał groźbą? Będzie prośbą. No kolo, zlituj się, taki koncert tylko raz w życiu się trafia, no! Może się jakoś dogadamy, he? No i łażę z nią po tym parku. Nudy w opór, w dodatku srać mi się chce. Ale zaciągam je wreszcie w boczną alejkę i klęka przede mną. No myślę sobie, zajebiście. Wyciągam fujarę, a ta pyta, czy się z nią ożenię. Co? No oświadczył mi się ten pastet, czaisz? O, i co? No nic, spierdoliłem. W życiu tak szybko nie biegłem. Jeszcze mnie straż miejska złapała, bo z tego wszystkiego zapomniałem dresów podciągnąć i z pindolem na wierzchu leciałem. Obudził się. Ach, długo mnie nie było? Godzinkę. A koncert? Właśnie się skończył. Co za kutas. Do klubu nie wpuścił, ale kasę wziął. Dałeś dupy, Wojtas, to przez ciebie nie weszliśmy. Nie przeze mnie, tylko przez tego cwela, co mi podrobione bilety sprzedał. No jak, kurwa, bilety, co kosztują 20 zeta po dwójaku kupiłeś? Nawet Spejson by się zorientował, że coś z nimi nie tak. Ale co nie tak? Dobra, jest takie przysłowie, jak cię ktoś wypierdala drzwiami, to się ładujesz oknem. Czy jakoś tak. Za mną! Chcesz się władować od zaplecza? To chyba trochę po pedalsku, nie? Zamknięte. Walu, odpuść. Jakby to było takie proste, to każdy by tak wchodził. Musi być jakiś sposób. Nareszcie. Ale ktoś głośno sra? Binga. Wchodzimy. Ej,
że nie widzisz, że jeszcze... O kurwa, grafik, pokazywaj telefon, mów zdjęcie! Patku, tasy po napsianie zadzwonię! Ochrona! Na ziomu, do tej co jest do zdjęcie, no! Ochrona! Na ludzi ruszaj się, tak bo będzie rozmazane! Czekaj, przytrzymam go! A ty kurwa, co jest to znowu wy? Mówię wypierdolać? I cieszcie się, że w czasie ciosu nie wysunąłem środkowego palca, bo byście już nie żyli. Zrobiłeś? No jak nie, jak tak pana to... Zajebiste. Pytam się jej, czy lubi sportowe wózki, a ono, że tak. No to mówię, chodź to się przewiozę. A ona, że spoko. No to se myślę, ząk. Przecież taka blachara nie poleci na szersenia. Wychodzimy z dyskoteki na parking. Dobra, myślę, podejdę do najlepszej fury i udam, że kluczyki zgubiłem. Patrzę w oko, jest, kalibra, no piękna, żółta. Tak się błyszczy, że oczy trzeba mrużyć. Podchodzimy, łapię za klamkę. No nie wierzę, otwarta. No to zapraszam świnie do środka, sam też się ładuje. Patrzę, a w stacyjce kluczyki. Myślę sobie, ja pierdolę, tyle szczęścia naraz. Ruszam z pichem, przystanowałem parę razy na ręcznym, a tam mnie łapie za kolano. A już wiem, o co chodzi. Staję w bocznej uliczce, wyciągam kiełbachę i mówię, może się lepiej poznamy. Zamykam oczy i czekam. A tu nagle ktoś puka w szybę. No kurwa, w takim momencie wali i wali. Otwieram oczy i co widzę? No co? Swój pokój! I słyszę, jak mnie matka puka w drzwi i mówi, że się do roboty spóźnię. Jak to? No siło mi się to wszystko! Najbardziej to się na starą wkurwiłem, nie mogła mnie 5 minut później obudzić, owalu idzie. Elo mordy! Elo! No to teraz uważajcie, pamiętacie jak byliśmy we Władku parę lat temu? No nie bardzo. Ja pamiętam tylko jak wysiedliśmy z autobusa i weszliśmy do sklepu z dopalaczami. Ej, to była jazda. Myk! O, skąd masz? Przypomniało mi się, że miałem w bucie pod wkładką. Schowałem wtedy na dworcach, nas policja trzepała. Ciekawe, czy się nie przeterminowały? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. No, tylko 1,5 kółka kto zarzuca? No to według masy, najcięższy całą, średni połowę, a ja walnę browara i będę z was miał bekę. Zgoda. Chyba nie działają. Podoba mi się ta pani z pierwszego rzędu. Chyba jednak działają. Zaraz. Dlaczego jestem przykuty? Spokojnie, proszę państwa, bestia jest tu nieruchomiona. Nie ma powodów do obaw. Uspokój się! Nie krzywdź nikogo, tu jestem! O cholera, ale ma fazę, wdrapał się na Pałac Kultury! Nie wdrapał, tylko wjechał windą. Serio? Musiało mi się przywidzieć. Widać, pół tablety też działa. Co on robi z tymi gołębiami? O nie! Żywcem mnie nie dostaniecie! Legia Warszawa to najlepszy klub! Kto nie wierzy? Space on! Nie! O,
50 groszy! O nie, 20. Wojtas! Wojtas! Ale jazda! A! Co się stało? Co? Jesteśmy w niebie? I co, nie działają? Patrzcie na to! Kurwa na YouTube'a! Trzeba było mnie zostawić w dżungli! Zakarys zniszczy wam całe miasto! Spejson, nie świruj! Wkręciłeś sobie, że jesteś małpą, zejdź spać, a kultury bo zlecisz! Ranny w chuj! Do widzenia! Spejson! I koniec! No nie mogę skumać, jak można pomylić kanie ze sromotnikiem. Może i są podobne, ale jak są malutkie i wychodzą z ziemi. Ale kto zbiera takie siusiaczki? Ja czekam, aż kania się rozwinie na parasol i dopiero wtedy... O wilku mowa! Prawdziwek! Może nie taki smaczny jak pieczarka ze sklepu, ale przynajmniej za darmo. Czy szatan? Chuj wie, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. A kto tam się schował pod papierkiem? Koźlarz babka? A tego nie znam. Ty gówno. Dobrze się spokopowałem w czas, bo... To zniszczył mój domek! Co? A więc to ty! Doigrałeś się! Albo odbudujesz mi chatkę, albo się wkurwię! Gdzie się wybierasz? Zaczekaj, zlituj się! Odbuduj mi chatkę, spełnię twoje życzenie! Mam czarodziejską moc jak wróżbita, Maciej! Wróżbita, mówisz? Zgoda! Gotowe! Proszę, ludziku, oto twój kwadrat! Dziękowa! Słowo się zekło, teraz życzenie! No to chciałbym mieć taki cios w łapie, żeby każdy leciał na glebę po pierwszym strzale! Trochę lipa! Zwiększyć mocy nie potrafię. Luja Ogusaca ma tylko jeden wojownik. Nie powiem, który, bo nie chce się wybić na jego fejmie. Co by to? Mam! Cios! Będziesz miał normalny, ale za to każdy, z kim się zmierzysz, będzie słaby jak najman. Wyjdzie na to samo. Aha, jest jedno, zbiera się na desk. Chatka długo nie postoi, bo zaraz się rozmocy. Dlatego car będzie działał tylko do północy. Cary mary pstryli. Ej, to mi się tylko śniło! O kurwa jazdy! Na skrzyżowaniu w prawo. Na skrzyżowaniu w prawo. A kierunkowskaz? O, kierunkowskaz, no da! Teraz! To już za późno, dobra, wracamy, następny kursant czeka. Proszę zaciągnąć hamulec ręczny, tylko leciutko, opelek to delikatny. No i urwał znowu. O kurwa, sorry! Do widzenia. Jest, Kubica. Nie, Jarze, po co chodzisz na to plawko? Ile razy zdawałeś się wnętrzny? 7? 9. No właśnie, przecież to się nie opyla. Nie opyla? To pa! Wyciągnąłeś radio przy instruktorze? Nie, no szacun. To co? Do lombardu! Naprzód! No dobra, wygląda na sprawny, ile chcecie? 100! 100, no nie wiem. A chuj mi w dupę. Dobra, jeszcze papiery do radia. Panie, po co? Papiery se ktoś będzie montował czy radio? Nie macie? To co głowę zawracacie z tym kradzionym szmelcem? Czyli co? Nie da rady? Wypadł z baru, bo po psy zadzwonię. O, ty Spejson? Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy? Hukur? Jak? Spejson, patrz radio, a ty Wojta zbierz skazy stówej na tirówki! No nie wierzę, trochę mnie poniosło w tym lombardzie, już myślałem, że będziemy wieźli Spejsona na szywanie, a tym jednym ciosem jak Van Damme gościa na glebę położył. Przepowiednia działa. Co? No spotkałem takiego ludzika, co mi powiedział, że jak mu wysram domek, to będę lał lamusów jak ojczym pasierba. Ale tylko dzisiaj do północy. Spejson, co ty brecisz? Piłeś coś, przyznawaj się. Nie piłem.
To znaczy dwa piwerka tylko przed jazdami na odwagę, ale prawdę mówi. I niby że co? No, że każdego położę jednym jebnięciem, o tak. Puch. No i położył. Co się stało? No nareszcie. Myśleliśmy, że udajesz, ale nie ocknąłeś się nawet wtedy, jak ci grzybiara chapsała dzidę. 23:50. Jeżeli to prawda, co bredzi Spacer, to mamy jeszcze tylko 10 minut na wykorzystanie jego mocy. Komu wklepać? Ochroniarzowi ze Speluna. Czyli co, nie wejdziemy? W obuwiu sportowym wstęp zbroniony. Na to czekałem, Spacer! Wiesz, co masz robić. To chuj ma w dziób! Zwycięstwo! Ej, ziomeczki, coś mi tu nie gra. No jak nie gra? Leży na glebie. Ale jest 10:50. Od 10 minut Spacer nie ma mocy. O kurwa. Zadziałała psycha. Wystarczyło, że Spacer miał w baniaku zwycięstwo. Czyli że co? Czyli że możesz nastukać każdego. Wystarczy, że nie będziesz wydygany. Na przykład taki film w internetach był, jak Kolo wchodził po piorun ochronie na blok. Myślałem, niemożliwe, fotomontaż. Ale teraz wiem, że i ja dam radę. Patrzcie na to. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz! O, ty skurwysynu, orwiesz mi od internetu! I co? Mówiłem? Wystarczyło uwierzyć! Jak na wałka w reprezentację! Jestem... A kurwa...